No, to pójdziemy za panem Władkiem. Koło słupa elektrycznego przebiśniegi wyrosły. Oj, to tam na mokradłach pełno. I pan Władek idzie. A z nim idą dwa kotki. A ze mną Maciuś idzie. Maciulek idzie. Czyli Ramzesik poszedł tam. Kicia. Ramzesik, kicia. Idzie tutaj. On gdzieś się tutaj trzyma. A pan Władek z Kleofasem idzie tutaj na skrzyżowanie, a tam będą czekały zapewne inne koty. Tam z Maciusiem też się przejdziemy. Pan Władek pogłaskał i idziemy dalej. Idziemy, a Maciuś też idzie. Zobaczcie, gdzie Maciulek. Dzisiaj się tak cieplej zrobiło, przyjemniej, to i Maciuś chętniej na spacer idzie ze mną. Zwykle to tak powoli się ciągnie, wącha, zawraca, cofa się, a teraz nie, idzie na bieżąco ze mną. Tak, i dochodzimy do skrzyżowania, gdzie pan Władek się spotyka z innymi kotkami i jak są, to im wykłada tu jedzenie. Ale o dziwo, ja nie widzę w tej chwili żadnego. Nie ma. A jest tam. Piszczałka wyleciała. Piszczałka wyleciała. No. Piszczałka wyleciała. Władek się z nią przywitał. Ona mu pod nogi wchodzi. Musi ją pomijać. A nie, da coś tam. Władek mówi, że lepiej na trawie jedzenie dać niż na beton i w piasku. Mają jedzenie ubrudzone. Później mówi, zębak ich skrzypi. I idzie na oddział pan Władek. Swój oddział numer 2. Poszedł. Poszedł, a kotki zostały.
jak główne jedzenie pan Władek da po kolacji. Dopiero po kolacji pan Władek daje kotkom swoim korpusy z kurczaków. Tam na placu przed kotłownią. A gdzie mój Maciulek? Tu jest Maciuś. Jest Maciulek. Tak. Nic, pospacerujemy z Maciusiem. Jeszcze trochę. Niech się przewietrzy.